Witam, jest okazja właśnie pokazać, jak się zachowuje bez trzymania kierownicy. W zasadzie sam utrzymuje trasę. Może minimalne są ruchy, ale na tych dołkach on sobie podskakuje, no różnie robi, ale można powiedzieć, że jedzie prosto cały czas. Teraz jeszcze tu kawałeczek muszę go nakierować i zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Tu jest taka nierówna droga, no, a kierownica nie chce skręcać, jedzie. O, teraz trochę ją szarpnęło, ale to jest zupełnie, to jest dużo mniej niż w przyczepce, a w zasadzie on utrzymuje kierunek jazdy i jedzie sobie tak w miarę równo, wymaga delikatnych korekt. No, tragedii nie ma. Poza tym założyłem mu teraz te światełka z przodu, z tyłu, koszyczek odmalowałem. Wszystkie światła te zrobiłem na złączki, tak żeby rajeczek można było zdjąć, odpiąć bez cięcia przewodów. Także w tej chwili jest to już w zasadzie zakończone. Pozostaje mi tylko jeszcze kwestia ewentualnie dołożenia jakichś błotników. Błotniki mam, tylko jeszcze kwestia mocowania, bo tam nie bardzo jest do czego je zamocować, no, ale może coś wymyślę. Ogólnie rzecz biorąc, to jestem zadowolony. Teraz po wymianie tych silników jest to, co powinno być. Szkoda było tylko wydawania pieniędzy na nowe kontrolery i kupę roboty, ogrom roboty włożony w wymianę, podłączanie, lutowanie i sprawdzanie. No niestety, ale no wyszło jak wyszło. No dobra, to na razie, na rawiara.